Witajcie obywatelki i obywatele, nazywam się Bojan Stanisławski, jestem jednym z miliona i dwóch Bułgarów, który współtworzy wasz ulubiony kanał i program na YouTube pod właśnie takim tytułem Milion i dwóch Bułgarów. Na ogół występuję wspólnie z moim wspaniałym kolegą o wdzięcznym pseudonimie artystycznym Frank Myong. Wspólnie komentujemy wydarzenia bieżące i historyczne. I tak będzie się również działo w przyszłości, nie zamierzamy od tej formuły w żaden sposób odstępować, jednak no, ja zdecydowałem się zainaugurować pewnego rodzaju eksperyment i przedstawić taki właśnie komentarz solo dzisiaj. To jest podyktowane przede wszystkim takimi okolicznościami, jedną zasadniczą okolicznością, mianowicie taką, iż ani ja, ani Frank nie jesteśmy zawodowymi youtuberami ani niczym podobnym. Naszą tę działalność publicystyczno-komentatorską uprawiamy wyłącznie hobbystycznie. Poza tym mamy rodziny, pracujemy i zajmujemy się wszystkimi tymi codziennymi sprawami, które wszystkim nam ograniczają czas, przestrzeń i możliwości do takich różnych dodatkowych działań. Nasze spotkania były ostatnio cokolwiek nieregularne, właśnie to było związane z natłokiem pracy, któremu musieliśmy sprostać. I ja jako dziennikarz odczuwam swego rodzaju niedosyt. Mam wrażenie, że w spektrum tych naszych komentarzy, których cykliczność została trochę zaburzona, nie mieszczą się niektóre wydarzenia, zagadnienia wymagające moim zdaniem komentarza, albo nawet wymagające. Po prostu ja sobie bardzo bym życzył taki komentarz móc sformułować i wygłosić, licząc na to, że będzie dla kogoś interesujący, ponieważ na nic podobnego się nie natknąłem ani w polskich mediach, ani w tych najważniejszych międzynarodowych. Więc stąd taki pomysł, taki właśnie eksperyment, jak powiedziałem, żeby pewne rzeczy nie umykały. To albo ja, albo Frank od czasu do czasu będziemy nagrywali coś osobno. I jeszcze raz podkreślam, to wcale nie oznacza, że w jakkolwiek w ogóle rezygnujemy, czy myślimy o rezygnacji z formuły wspólnego komentarza jako najważniejszego, kluczowego, fundamentalnego elementu programu czy kanału. Chciałem, to co mnie zainspirowało w zasadzie do podjęcia tej próby, tego eksperymentu, to decyzja amerykańskich władz o zniesieniu sankcji w związku z budową gazociągu północnego Nord Stream 2, który przechodzi po dnie Morza Bałtyckiego i będzie doprowadzał już na jesieni tego roku w zasadzie, bo ukończenie budowy jest planowane na wrzesień, no i prawdopodobnie rzeczywiście do tego ukończenia dojdzie w tym właśnie terminie. No będzie doprowadzał ten surowiec z Rosji prosto do Niemiec. No i to oczywiście się stało przedmiotem bardzo wielu różnych burzliwych, pełnych emocyjek, dyskusji, nazwijmy to tak, i debat, chociaż oba te słowa należałoby ująć w bardzo poważny cudzysłów. I ze względu na to, że te sankcje zostały zniesione, to oczywiście polskie tutaj różne ośrodki medialne zareagowały, polityczne zresztą również zareagowały albo zaczynają reagować w sposób wyjątkowo histeryczny, dziecinny, głupi. I pomyślałem, że to wymaga pewnego komentarza, ponieważ jest tyle rzeczy, których na temat tego gazociągu północnego Polska, z którymi polska opinia publiczna nie została zapoznana, że jest to aż, można powiedzieć, jakieś kryminalne, to znaczy ten poziom niewiedzy w ogóle na temat tej gospodarczej inicjatywy. No i oczywiście pomyślałem, że się przy okazji pośmieję trochę właśnie z tych wszystkich polskich
zawodowych rusofobów, którzy tutaj, no, którym tutaj udzieliła się ta no to krwawienie wiadomo skąd. I taki właśnie miałem pomysł, natomiast szybko zdałem sobie sprawę, że jeśli chcę to przeprowadzić jakoś stosunkowo kompetentnie, no to będę musiał tutaj przedstawić w ogóle cały taki całą historię, można powiedzieć, tego projektu. Ona nie jest jakaś bardzo skomplikowana ani wyjątkowo długa, ale jednak wymaga dosyć precyzyjnych objaśnień i też kilku ważnych takich, jakby to powiedzieć, przypomnień wszystkich tam dat i umów oraz postanowień. No, na pamięć, w swojej wdzięcznej pamięci nie zdołałem zarejestrować, tak żeby tutaj móc je w każdej chwili w sposób swobodny i natychmiastowy kompetentnie wyrecytować. I zacząłem właśnie ten nieziemkiewiczowski research, kiedy natknąłem się na informację o wiele ważniejszą, jak sądzę, na tym etapie, która przynajmniej dla mnie osobiście, moralnie i politycznie i dla mnie jako dziennikarza, przede wszystkim zawodowo, jeśli mogę, z punktu widzenia etyki zawodowej, jest ważniejsza, dlatego że, no, żeby się pośmiać tam z polskich głupków, no, którzy gdzieś tam się zakotwiczyli na pozycji influencerów i komentatorów, w jaki sposób dostają wielokrotnego zawału serca w ciągu 30 sekund, bo właśnie amerykańskie sankcje w związku z rosyjskim projektem zostały zniesione. To jest oczywiście zabawne, ale to każdy potrafi i zawsze będzie na to jeszcze czas. No, ta nowa fala krwawienia, myślę, że prędko nie ustanie. Tymczasem dzieje się na Ukrainie coś, co bezwzględnie wymaga komentarza i coś, co czemu w ogóle polskie media i polski establishment, jeśli można tak się wyrazić, w ogóle nie poświęca uwagi. Zresztą nie tylko polski, a międzynarodowy, można powiedzieć. Tymczasem na Ukrainie toczy się coś, co ja skłonny jestem określić jako proces polityczny. I on, według mojej oceny przynajmniej, ma bardzo poważne konsekwencje dla i z punktu widzenia praw człowieka. I to, że w tych okolicznościach media i ci wszyscy zawodowi obrońcy demokracji, praw człowieka i wszystkich innych wartości w zasadzie milczą, albo jeżeli informują, to naprawdę jakoś tak półgębkiem, jest dla mnie, nie wiem, w pierwszej chwili chciałem powiedzieć przerażające, ale tak naprawdę nie jest przerażające. Jest to jakaś reakcja tak naprawdę spodziewana, ale chyba wciąż po prostu dojmująco rozczarowująca. Podobnie jak oczywiście reakcja międzynarodowej lewicy, która po prostu udaje, że nic się nie dzieje. W zasadzie nie wiem z jakiego powodu, nie wiem co dokładnie ma do stracenia, No ale dobrze, no to takie krótkie wprowadzenie. Teraz mówię od razu, o co mi chodzi. Otóż wszystko zaczyna się mniej więcej tydzień temu, tudzież dzisiaj jest, żeby dla jasności, dzisiaj jest 21 maja, kiedy nagrywam ten odcinek. Nie jestem pewien, kiedy dokładnie zostanie zmontowany i wyemitowany, więc oznaczam tę datę tak wokalnie. Kiedy mówię tydzień temu, wszystko zaczęło się mniej więcej tydzień temu, kiedy na Ukrainie rozpoczął się, w pierwszej chwili chciałem powiedzieć, że rozpoczął się proces. Nie rozpoczął się proces, tylko podjęto oskarżenie, jeśli można tak powiedzieć, wobec niejakiego Wiktora Miedwiedczuka, do którego ja zawsze znałem jako tam po prostu ukraińskiego polityka. No, wiedziałem o nim tyle, że był tam związany z administracją prezydenta Leonida Kuczmy na początku wieku, bodaj w 2002 roku został szefem jego jakiegoś tam biura wykonawczego, jakiejś administracji, coś takiego.
Wiedziałem też o tym, że jest prawnikiem i że wzbogacił się, w że jest właśnie bogatym prawnikiem, jakimś tam oligarchą prawdopodobnie można go w ten poczet zaliczyć, ukraińskim, który, no, który właśnie zbudował fortunę na jakiś na swojej tej działalności prawniczej, którą rozpoczął jeszcze w zasadzie w czasach ZSRR, tylko no wtedy to oczywiście na państwowym, a nie na prywatnym. No i tam były o nim jakieś historie, że tam jako adwokat jakiegoś tam dysydenta domagał się tak naprawdę wyższej kary dla niego niż prokurator. Jakieś takie były historie. Ja się po prostu tej postaci ani tej jego biografii nigdy specjalnie nie przyjrzałem, ponieważ nie wydawała mi się ona szczególnie interesująca. I myślę, że w ogóle, szczerze mówiąc, taka nie była, o tyle, że no, była prawdopodobnie w dużej mierze kopią wielu innych biografii polityczno-oligarchicznych w ukraińskiej tej klasie politycznej, nazwijmy to. Natomiast dzisiaj, czy też teraz, niedawno, owszem, zainteresowałem się tą postacią ze względu na to, że jest to człowiek, który niezależnie od tego, jaką ma w tej chwili, niezależnie od tego w tej chwili, jaką ma przeszłość, jakie ma konkretnie poglądy, jest liderem no, największego ugrupowania opozycyjnego na Ukrainie. Ukrainie tej postmajdanowskiej, która no, już nie będę tego tematu teraz rozwijał, bo to musiałbym tutaj wygłosić monolog jakiś co najmniej półgodzinny, ale jest państwem, powiedzmy, o bardzo skrajnie prawicowym profilu, takie ma władzę i tego rodzaju nurt polityczny, kulturowy, filozoficzny, może nawet w jakiejś mierze, dominuje w przestrzeni publicznej. I jeżeli ktoś, niezależnie, jeszcze raz powtarzam, od tego, jakie konkretnie ma poglądy w jakiejś sprawie, sprzeciwia się tej konstrukcji, to z mojego punktu widzenia jest to z pewnością osoba godna uwagi, a zwłaszcza jeżeli spotyka się z tak poważną represją ze strony właśnie aparatu, który jest, no, ma tego rodzaju inklinacje ideologiczne. No więc tak. Aha, i jeszcze jedna taka wstępna uwaga. To postępowanie wobec właśnie Wiktora Miedwiedczuka jest dla mnie również bardzo ważne ze względu na to, że bardzo silnie kontrastuje z absurdalnie groteskowo rozdmuchaną sprawą postępowania, procesu i skazania rosyjskiego, nie wiem jak to nazwać, chciałem w pierwszej chwili powiedzieć polityka, no ale to nie byłoby prawidłowe określenie, no rosyjskiego jakiegoś działacza antykorupcyjnego, powiedzmy, i znanego ze swoich silnie antyputinowskich sentymentów, niejakiego Aleksieja Nawalnego. Myślę, że sprawa ta, to postępowanie toczące się w tej chwili na Ukrainie no, bardzo znacznie przewyższa jakościowo, ilościowo, no nie wiem, pod każdym względem sprawę Aleksieja Nawalnego. Nie wiem, Nawalny nigdy nie był ważną politycznie postacią w Rosji, nigdy nie był jakimś takim poważnym punktem odniesienia. Naprawdę trzeba bardzo wiele złej woli, no, żeby tego jakoś nie dostrzec. Nawet takie ośrodki jak skrajnie opozycyjne, jak na przykład Centrum imienia Lewady w Rosji, no, przyznają, że w jakimś szczytowym momencie w ciągu ostatnich 2 lat, czy tam 1,5 roku, tej całej telenoweli z Nawalnym w roli głównej, no to w szczytowym momencie jego działania popierało 20% społeczeństwa, co jednoznacznie dowodzi tego, że to nie jest nikt istotny,
to i nikt, kto spełnia w ogóle w Rosji jakąkolwiek ważną polityczną funkcję. Natomiast, no tak jak powiedziałem, Wiktor Medwiedczuk jest szefem przepraszam, największego ugrupowania partii opozycyjnej, która się nazywa Opozycyjna Platforma dla Życia. I od razu tutaj podkreślam, że to dla życia, niektórzy to tłumaczą za życiem, nie ma niczego wspólnego z żadnym jakimś tak zwanym pro-liferstwem, ani w ogóle z zagadnieniami aborcyjnymi. W ogóle nie wiem akurat, jaki ta partia w tej sprawie, jakie ma stanowisko, mówiąc szczerze. No ale jest to partia raczej taka socjaldemokratyczna, prorosyjska, jakby to pewnie niektórzy powiedzieli, chociaż oczywiście to ma w ogóle zupełnie inny wymiar. Na Ukrainie to prorosyjskość, tak jak to rozumieją Polacy i zachodnia Europa. Myślę, że można powiedzieć, że jest ona dość antyunioeuropejska, nie, może eurosceptyczna, utroliła się kiedyś taka klisza. W każdym razie ta kwestia za życiem czy dla życia, ona nie ma niczego wspólnego, w ogóle nie ma tutaj żadnego związku z sprawami przerywania ciąży. No ale tak, Medwiedczuk został aresztowany, został umieszczony w areszcie domowym i zostały mu przedstawione zarzuty zdrady stanu. Niewiele wiadomo, na czym ta zdrada stanu miała polegać. I samo to, że właśnie tak niewiele wiadomo, to moim zdaniem powinno wzbudzić jakieś zainteresowanie, po pierwsze, dziennikarzy, że jeśli dochodzi do tak drastycznego ograniczenia swobód demokratycznych, nie wiem, no tak drastycznej ingerencji w mechanizm demokratyczny, kiedy prokuratura angażuje się do tego, żeby rozprawiła się, czy żeby, nie wiem, no, aresztowała i wszczęła postępowanie przeciwko szefowi największego opozycyjnego stronnictwa w którymkolwiek europejskim państwie, no to powinno spotkać się z jakimś zainteresowaniem. Już nie mówię o obrońcach praw człowieka oczywiście, którzy, no jak sądzę, też powinni w takich okolicznościach chcieć tutaj wyjaśnień, czy to na pewno jest jakaś, jeśli można tak powiedzieć, prawdziwa sprawa sądowa, w której postawiono jakiś prawdziwy zarzut i czy nie jest to czasem próba po prostu usunięcia ze sceny politycznej, z gry politycznej poważnego rywala przez ukraiński rząd, przez ukraińskiego prezydenta i przez ludzi, którzy ukraińskiemu rządowi, zwłaszcza prezydentowi, zorganizowali karierę polityczną. W zachodnich mediach dzisiaj naprawdę poświęciłem temu bardzo dużo czasu. Nie ma praktycznie żadnych komentarzy, które skłonny jestem uznać za jakkolwiek poważne. Są jakieś informacje bardzo zdawkowe. Nie ma oświadczenia żadnego jakiegoś zachodniego rządu, że tutaj jest ktoś zaniepokojony stanem demokracji przedsięwziętymi przez tam rząd tego i tego krokami, które godzą tutaj w najważniejszy demokratyczny mechanizm, czyli możliwość swobodnego wyboru przedstawicieli parlamentarnych i tak dalej. Ale dodam oczywiście, że Amnesty International jakoś się nie spieszy też z uznaniem Medwiedczuka na przykład za więźnia sumienia czy tam więźnia politycznego. Nie ma jasności, co Medwiedczuk dokładnie zrobił. Ja od razu chcę też powiedzieć, że tu nie zamierzam go bronić, ani, nie wiem, bawić się w jakiegoś adwokata i próbować go, nie wiem, wybielić, jeżeli on się dopuścił jakiegoś przestępstwa. Po prostu zgłaszam pewną wątpliwość, którą wydaje mi się, że w tych okolicznościach, które tutaj opisałem, jak sądzę dość precyzyjnie, należy takie wątpliwości zgłaszać i to, że ja takich wątpliwości ani uwag nie słyszę, budzi moje oburzenie i w związku z tym, proszę bardzo, skoro media, rządy, organizacje pozarządowe milczą, to ja w takim razie tutaj odrobię te lekcje za nich i pochylę się nad tą sprawą i zmartwię się publicznie losem Medwiedczuka. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, nie wiadomo, co zrobił. Nie wiadomo, co zrobił. Nie można mu prawdopodobnie całkowicie ufać, bo jednak jest to jakiś ukraiński możny i ukraiński polityk. Oba
te terminy raczej nie opisują osób, które można by darzyć jakkolwiek zaufaniem. Więc nie, no jakby staram się na to spojrzeć maksymalnie asertywnie, no ale jednocześnie uczciwie. No i powtarzam po raz kolejny, nie wiadomo co zrobił. Nie, ze względu na to, że jest biznesmenem, no to czy tam oligarchą, należy założyć, że prowadził interesy z Rosjanami, tak jak wszyscy mniejszego lub większego kalibru biznesmeni na Ukrainie. No, dorabiając się w ten sposób oczywiście często niemałych fortun, zwłaszcza no tak, no tacy prominenci, powiedzmy, establishmentu ukraińskiego, jakim jednym z których jest Medwedczuk, to z pewnością również coś Rosji zawdzięcza. Robił, jestem przekonany, i zresztą to było gdzieś tam w którychś z tych informacji, na które się natknąłem, nawet wskazane, że miał robić interesy z podmiotami gospodarczymi nie tylko w Rosji, ale również z podmiotami gospodarczymi na Krymie. No i to jest, nie wiem, być może to jest jakaś ta zdrada stanu. Wydaje mi się, że jeżeli tak jest, a prawdopodobnie tak jest, to no nie bardzo sobie wyobrażam, w jaki sposób zostanie sformułowane uzasadnienie tego rodzaju oskarżenia. Moim zdaniem jest to po prostu kuriozum. No, każdy, kto chociaż trochę orientuje się w sytuacji w Europie Wschodniej, no to zdaje sobie sprawę z tego, że po pierwsze miliony Ukraińców tak odwiedza Rosję, pomimo tego, że te kraje są w stanie bardzo poważnego konfliktu i że są ze sobą skłócone. Miliony Ukraińców pracuje w Rosji. Miliony Ukraińców również do Rosji wyjechało w charakterze uchodźców, gdy rozpoczął się konflikt we wschodniej Ukrainie. I no jakkolwiek by to nie brzmiało zaskakująco, to według informacji, przynajmniej na które się natknąłem w rosyjskich mediach, bo nigdzie indziej tego rodzaju informacji nie znalazłem, to ukraińscy turyści w dalszym ciągu stanowią największą grupę odwiedzających Krym. Więc teraz, dlaczego Medwedczuk miałby zostać postawiony przed sądem pod zarzutem zdrady stanu, zważywszy na to, że wszyscy poważni gracze gospodarczy na Ukrainie handlują z Rosją, z rosyjskimi firmami, z rosyjskimi obywatelami? Jest no, co najmniej jakieś takie wzbudzające wątpliwości. W tym sensie, no, jakoś to takie dodatkowo potwierdza te obawy, no, że to nie jest jakaś taka konwencjonalna, zwykła sprawa sądowa, tylko właśnie, że jest to sprawa polityczna, która została, no, można powiedzieć, nie wiem, wniesiona, został temu nadany bieg przez prezydenta Zełenskiego. Ja oczywiście nie mam na to żadnych dowodów, to jest wyłącznie jakaś moja spekulacja, ale wydaje mi się, że w obliczu tych faktów, które tutaj przedstawiłem, no to na jakąś chyba spekulację tego rodzaju, no nie tylko można, ale wypada sobie pozwolić, bo Zełenski jest, no boryka się z bardzo poważnymi kłopotami natury politycznej, geopolitycznej, w polityce wewnętrznej, w polityce zagranicznej, w każdej już tam o pandemii koronawirusa i o tym, w jaki sposób postępują ukraińskie władze, to nie będę nawet mówił, ale dodam tylko, że no, przez ostatnie kilka tygodni dobrych obserwowaliśmy taką jakąś próbę prężenia muskułów przez władze w Kijowie i próbę jakiegoś takiego wywarcia presji na... W zasadzie nie wiem, chciałem w pierwszej chwili powiedzieć, że wywarcia presji na Rosję, ale to gromadzenie wojska na linii kontaktu pomiędzy Ukrainą i dwiema separatystycznymi republikami na wschodzie, no i zwiększone działania wojenne przeciwko obywatelom i obywatelkom tych republik No, one nie tyle były wymierzone w Rosję, jak sądzę, co po prostu były wymierzone w to, żeby sprowokować jakieś działania, jakąś odpowiedź militarną ze strony Moskwy, która posłużyłaby najprawdopodobniej do
do zatrzymania dalszej budowy Nord Stream 2, o którym właśnie chciałem dzisiaj mówić na początku, no ale to jest osobny temat, to otworzyłem nawias być może trochę niepotrzebnie, no ale dobra, no powiedzmy, że próba wywarcia presji na opinię publiczną i próba sprowokowania Rosji to była próba, która się kompletnie nie powiodła, to znaczy no w tej rozgrywce Rosja zdecydowanie wygrała i wygrała nie tylko jakby tę rozgrywkę, ale też kilka rozgrywek naprzód, czego właśnie dowodem są między innymi zdjęcie sankcji z różnych podmiotów zaangażowanych w budowę Nord Stream 2. No ale to o tym opowiem dokładnie w następnym może jakimś takim solowym tutaj popisie. Natomiast jest jeszcze jeden taki wątek geopolityczny, mianowicie Stany Zjednoczone, które najpierw rozbujały ten cały Euromajdan i tutaj wykorzystywały Ukrainę jako taką swoją forpocztę do prowadzenia antyrosyjskiej polityki. No, wydaje się, że teraz opuszczają swojego tutaj strategicznego sojusznika, w mniejszym lub większym cudzysłowie. W Kijowie niedawno Zełenski spotkał się z sekretarzem stanu Antonym Blinkenem i z zastępcą chyba jego, Wiktorią Nuland, która jest, nawiasem mówiąc, można powiedzieć, że matką chrzestną tego Euromajdanu i tego wszystkiego, tych wszystkich konsekwencji, z którymi dzisiaj Ukraina musi się mierzyć. No tam podczas tego spotkania stało się jasne, że jeśli chodzi o te jakieś takie fantazje ukraińskiego rządu, że tam Ukraina stanie się członkiem NATO albo Unii Europejskiej w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości, to kompletnie to nic takiego na pewno nie będzie miało miejsca. Mało tego, no wydaje mi się, że przynajmniej część wypowiedzi, na której ja się natknąłem, można zinterpretować jako jednoznaczną deklarację, że Stany Zjednoczone nie wspomogą Ukrainy w razie, gdyby ta postąpiła tak jak Gruzja w 2008 roku i wdała się w autentyczną wojnę z Federacją Rosyjską. No i teraz tak, no te oskarżenia wobec politycznego rywala no, w pewnym sensie wydają się taką reakcją desperacką polityka, no, który ma kłopoty, który po prostu rzucił się na jakiegoś swojego politycznego rywala no i oskarża go o zdradę stanu. Więc no, nawiasem mówiąc, to w ogóle chyba należy dodać jeszcze tutaj element taki oto. To się natknąłem też na to w jednej z informacji w rosyjskich mediach. Gdzieś tutaj ją miałem nawet wynotowaną. Niestety zapomniałem nazwiska, ale być może znajdę. Natomiast szef Rady Bezpieczeństwa Ukrainy, to jest taka bardzo, nazwijmy to, wpływowa instytucja na Ukrainie. Właśnie zapomniałem nazwiska niestety. Potwierdził w każdym razie w rozmowie z dziennikarzami, znaczy potwierdził tę tezę, mówiąc w rozmowie z dziennikarzami, że chętnie wymienią tego właśnie Medwedczuka Ukraińcy no na kogoś tam, kto w tiurmie w Rosji siedzi i ma jakieś takie proukraińskie skrajnie prawicowe, sprzyjające obecnemu rządowi poglądy i który tam no, z powodów jakichś, nie wiem, kryminalnych czy jakichś innych, no właśnie jest więźniem. No więc jeszcze raz to podkreślam, no wydaje mi się, że w tych okolicznościach no, trzeba bardzo dużo złej woli, aby nie dostrzec, no, że stawiane Medwedczukowi zarzuty mają po prostu polityczny charakter. No ale nawiasem mówiąc, to w ogóle nie ma problemu, niech się ktoś nawet nie zgadza, albo niech ktoś nawet, nie wiem, no niech ktoś ma skrajnie odmienne zdanie i niech osoba, która uważa, że prowadzenie działalności gospodarczej wspólnie z jakimiś kontrahentami, partnerami, wspólnikami z Rosji, Krymu czy skądkolwiek, że to
może posłużyć jako, jako powód oficjalny do tego, żeby oskarżyć polityka działającego, ważnego, szefa, podkreślam, najważniejszej opozycyjnej, większej opozycyjnej organizacji w tej chwili na Ukrainie, do tego, żeby go stawiać przed sądem, no to... No ale dobrze, no jeżeli ktoś ma takie zdanie, to proszę bardzo, chciałbym zobaczyć te argumenty i chciałbym jakoś, no nie wiem, no móc się z nimi chociażby intelektualnie, dziennikarsko, publicystycznie zmierzyć. No ale oczywiście to nie ma miejsca, no dlatego, że... dlatego, że takie argumenty po prostu byłoby, jak sądzę, bardzo, bardzo trudno sformułować. Natomiast tak, opowiedziałem chwilę o tym, że nie było żadnych reakcji, to teraz opowiem o reakcji jednej w zasadzie, poważnej, na którą się natknąłem. I to jest oczywiście reakcja Moskwy, reakcja Rosji, reakcja Kremla i reakcja samego diabła z Kremla, Władimira Putina. I bardzo chętnie zacytowałbym jakichś innych polityków, jakieś inne rządy, które z troską, albo już dobra, niech będzie ewentualnie z jakimś tutaj peanem pochwalnym by się w formie peanu pochwalnego wyraziłyby swoją aprobatę dla działań Zełenskiego, no ale na nic takiego się nie natknąłem. No, wszyscy milczą, jeszcze raz podkreślam, jest to jakieś kryminalne i skandaliczne milczenie. W obliczu takich okoliczności. No ale tak, no, Rosja oczywiście zajęła stanowisko i mało tego, dowiedziałem się, że Putin tutaj też sformułował bardzo takie krytyczne i powiedziałbym ostre nawet uwagi, które, co nie jest charakterystyczne dla niego, ani dla rosyjskiej dyplomacji, w ogóle dla rosyjskiej polityki zagranicznej, za którą odpowiedzialny jest oczywiście, której organizatorem może w głównej mierze jest Lavrov, jeden z najznakomitszych w ogóle światowych dyplomatów i jeden z najznakomitszych dyplomatów w ogóle w historii Rosji. Niezależnie od tego, kto co sądzi na temat jakichś jego poglądów, to uważam, że jeżeli ktoś nie docenia tego profesjonalizmu albo go nie widzi, to z rozmysłem po prostu nie chce go widzieć. I tak. No ale nic, wracam do tej reakcji. Przepraszam, jeszcze tutaj zapomniałem dodać, że dowiedziałem się, bo rozpocząłem myśli i jakoś jej nie domknąłem, wtrącając te swoje tutaj opinie na temat Lawrowa, że dowiedziałem się przy okazji, że Putin jest osobistym przyjacielem właśnie Medwiedczuka, co dodatkowo nasuwa oczywiście taki wniosek, że to jest już nie tylko nawet jakaś próba politycznej represji, tylko wyzłośliwiania się po prostu na jakimś, nie wiem, przywódcy jakiegoś kraju, którego nie lubimy. No i tak. Reakcja ta, którą chcę tutaj zacytować, została wygłoszona przy okazji cotygodniowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Rosji. O tej Radzie Bezpieczeństwa kiedyś może też powiem, to jest bardzo ważny, może najważniejszy, w zasadzie chyba tak należało powiedzieć, najważniejszy organ władzy wykonawczej w rosyjskim systemie. Rada Bezpieczeństwa, ona się tak nazywa, ale zajmuje się nie tylko sprawami bezpieczeństwa. Spotyka się co tydzień, w tych spotkaniach uczestniczy również prezydent Federacji Rosyjskiej. No i tam Kreml, jakieś inne instytucje tam potwierdzają na ogół w mediach rutynowo jakąś godzinę, datę tam tych posiedzeń i na ogół przekazują bardzo krótki komunikat z tego posiedzenia. Często brakuje szczegółów w ogóle takich dosyć, znaczy szczegółów, nawet ogólnych informacji czasem brakuje, są takie jakieś bardzo, bardzo ogólne. Ale tym razem jakoś od tej ogólności odstąpiono. I uwagi Putina, które na tym spotkaniu zostały przedstawione, zostały również upublicznione w komunikacie, który można przeczytać m.in. na stronie Kremla. Ja sobie tutaj to szybko przetłumaczyłem z języka rosyjskiego. Spróbuję przekazać przynajmniej sens tego, cytując w miarę, znaczy nie w miarę, bardzo dokładnie, żeby tutaj mi niczego nie zarzucono. Wydaje się, i jest to godne głębokiego ubolewania, że Ukraina stopniowo
i systematycznie przekształca się. Przepraszam. O. Wydaje się i jest godne głębokiego ubolewania, że Ukraina stopniowo, ale systematycznie przekształca się w antypody Rosji, przekształca się w antyrosję, przekształca się w terytorium, z którego według naszych wszelkich rachunków ciągle napływały będą informacje wymagające szczególnej uwagi ze względu na ochronę bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Jak wszyscy wiedzą, przeprowadza się tam czystki w środowisku politycznym, zakazuje się działalności ogólnokrajowych mediów, a nasi zachodni sojusznicy milczą lub nawet popierają te decyzje. Niektórym osobom zarzuca się, że utrzymują więzi gospodarcze z Rosją wybiórczo, znaczy wybiórczo się im zarzuca, a nie, że wybiórczo utrzymują więzi gospodarcze, i zarzuca się to im z powodów politycznych, mimo że wielu innych, w tym również niektórzy członkowie najwyższego establishmentu, sobie tutaj rzuciłem, politycznego tego kraju, członkowie elity może politycznej w tym kraju, od lat współpracują z Rosją, również z Krymem, i jest to uważane za całkowicie normalne. Innymi słowy, te ewidentnie politycznie umotywowane i wybiórcze decyzje służą wyłącznie jednemu celowi: oczyszczeniu środowiska politycznego z sił stronnictw opowiadających się za pokojowym rozwiązaniem kryzysu w południowo-wschodniej Ukrainie, w Donbasie, oraz za, nie wiem jak to tutaj, za, nie wiem, serdecznymi, przyjacielskimi, dobrymi, nie wiem, stosunkami z Rosją. Jest to niewątpliwie problem i nie możemy o tym problemie zapominać. Jest to zjawisko, które wymaga uwagi i wymaga natychmiastowych reakcji. Przy uwzględnieniu zagrożeń, jakie, wobec których stoimy, jak już wspominałem, posłom opozycji zarzuca się współpracę z Rosją także w gospodarce, podczas gdy członkowie rządu bieżącej administracji ukraińskiej, znaczy się, robią to od lat. W ubiegłym roku nasza wymiana handlowa osiągnęła 9,9 miliarda dolarów. Trudno mi uwierzyć, że jeżeli takie sprawy żeby można było uznać, że ta sprawa jest rozpatrywana obiektywnie, bo jest po prostu niemożliwe, żeby każda osoba, która współpracuje z Rosją, spotykała się z zarzutami tego rodzaju. Koniec cytatu. Przepraszam za trochę nieudolne tłumaczenie, ale robiłem to tak w biegu zupełnie. No i teraz tak, mówię o tej reakcji nie dlatego, że, nie wiem, Putin powiedział coś wspaniałego, czy pięknego, czy nie wiem, czy dlatego, że ja się z tym zgadzam. Akurat z tą wypowiedzią się zgadzam, chociaż Putin nie jest człowiekiem jakby z mojego spektrum politycznego. Wszyscy, którzy chociaż trochę znają moje poglądy, wiedzą, że stoję na stanowisku jednoznacznie lewicowym, jednoznacznie antykapitalistycznym. Zapewniam, że Władimir Putin ma inne poglądy. Natomiast z tą wypowiedzią akurat przychodzi mi się zgodzić. Myślę, że to jest bardzo dobre takie resume tego, co opis tego, co dzieje się w tej chwili, sytuacji ukraińskiej. Ale dlatego cytuję, że wydaje mi się to dosyć znaczącym wydarzeniem. Sądzę, że ten wyjątek, który zrobiono, to znaczy sformułowanie tego komunikatu z tymi obszernymi cytatami, bardzo krytycznymi, bardzo dobitnymi uwagami, to jest sygnał jakiś, zwłaszcza dla Ukrainy i dla ewentualnie popierających ukraiński skrajnie prawicowy rząd.
Jest to, jak sądzę, zapowiedź taka no, zawoalowana oczywiście, bo przedstawiona językiem dyplomacji, zbliżających się sankcji wobec różnych polityczno-gospodarczych liderów, no, że tak użyję tego słowa, na Ukrainie. No, chodzi oczywiście o dominujących proces polityczny, dominujących proces ekonomiczny, i dominujących w zasadzie w przestrzeni publicznej oligarchów tamtejszych, którzy, tak jak powiedziałem, rozbudowali swoje fortuny na handlu czy jakichś tam transakcjach z Rosją, czy z rosyjskimi oligarchami, biznesmenami, przedsiębiorcami, czy jakimiś instytucjami publicznymi nawet. I wydaje mi się, że jedną z tych osób może być Ihor Kołomojski, który jest oligarchą, no jednym z najważniejszych, bo w ogóle do Ukrainy można powiedzieć, że rządzi jakiś taki konsulat oligarchów, no ale on w tej chwili wysunął się tutaj, można powiedzieć, na prowadzenie i on, no przynajmniej według wszystkich, według no mojej najlepszej wiedzy, jest osobą, która zorganizowała Zełenskiemu, który był aktorzyną, karierę polityczną. No i jeżeli tak się stanie, no to będzie to uderzenie, można powiedzieć, w samo serce w ogóle Ukrainy jako organizmu. I wydaje mi się, że też jest to taki sygnał, że no to jest chyba ostatni moment na jakieś opamiętanie. To znaczy, jeżeli Ukraina nie chce pogrążyć się w jakiejś takiej samodestrukcji, w odmętach samodestrukcji, no to musi zrewidować całą swoją politykę wewnętrzną i zagraniczną. Dlatego, że dobrze, tutaj chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, a to można wyciąć. Dlatego, że no, jeżeli chodzi o jakieś wsparcie zachodnie, no to Ukraina na pewno nie będzie go dłużej otrzymywała, albo przynajmniej nie w takiej intensywności, nie w taki sposób. Czego świadectwem, jeszcze raz powtarzam, jest właśnie zdjęcie sankcji z firm zaangażowanych, firm, korporacji, podmiotów i ludzi również, indywidualne osoby zaangażowane w budowę i projektowanie Nord Stream 2. No i w obliczu braku przyjaciół i w obliczu rosyjskiej no tak ostrej reakcji, no i jeśli ona znajdzie wyraz w sankcjach przeciwko osobom, które prowadzą w tej chwili aktywną działalność gospodarczą cały czas z rosyjskimi firmami, no to wydaje mi się, że to będzie koniec, bo te 10 prawie miliardów dolarów obrotu gospodarczego, to z punktu widzenia rosyjskiej gospodarki to jest prawie nic. Dodatkowo, jeżeli chodzi, natomiast dla Ukrainy to jest bardzo dużo. Dodatkowo zwracam uwagę też na to, że ten Nord Stream 2 to oznacza prawdopodobnie koniec Ukrainy, również Polski, nawiasem mówiąc, jako kraju tranzytowego dla rosyjskiego gazu, a opłaty tranzytowe, jeśli się nie mylę, stanowiły 18% przychodów całego ukraińskiego budżetu to były dane chyba z 2018 roku, czy 19. No więc 1/5 budżetu idzie do kosza, plus te sankcje. Nie bardzo sobie jestem w stanie wyobrazić, w jaki sposób Ukraina mogłaby taki cios przyjąć i wytrzymać. W związku z tym
jeśli ta, nie wiem, tamtejsze establishment, tamtejsza elita w ogóle w jakiejkolwiek formule chce przetrwać, to wydaje mi się, że nie ma po prostu innego wyjścia, jak zmienić radykalnie kurs. Niestety wydaje mi się to również bardzo mało prawdopodobne, albo przynajmniej bardzo trudne, dlatego że to oznacza, że ci ludzie musieliby faktycznie zanegować samych siebie i cały ten aparat polityczno-propagandowy, który stworzyli, i zanegować w zasadzie też no, swoją, nie wiem, ideologię i tożsamość, dlatego że ten ukraiński faszyzm, protofaszyzm, no nie wiem, można to różnie nazywać, ja niezbyt lubię niezbyt lubię tak rzucać tym słowem w sposób swobodny, bo jest ono drastycznie nadużywane, zwłaszcza jeśli chodzi o Polskę, to mam takie obserwacje. No ale skrajna ukraińska prawica jest powiązana i skrajna ukraińska prawicowość, ta, która w tej chwili dominuje, jest powiązana z pewnego rodzaju elementem, znaczy nawet nie pewnego rodzaju, jest fundamentalnym, jednym z fundamentalnych elementów tej ukraińskiej tożsamości, która w tej chwili dominuje i która w tej chwili dyktuje proces wewnątrzpolityczny, no i oczywiście politykę zagraniczną też Ukrainy. I wydaje mi się, że jeżeli władze ukraińskie miałyby się od tego odżegnać, no to naprawdę oznaczałoby no, zanegowanie się na jakimś takim bardzo bardzo podstawowym poziomie. Wydaje mi się, że dla tych ludzi, którzy wyznają tego rodzaju poglądy, no to byłaby to jakaś forma kapitulacji, no, którą można uznać za ostateczną. I mam w związku z tym wątpliwości, czy ci ludzie znajdą w sobie na tyle odpowiedzialności za, nie wiem, za kraj, za społeczeństwo, za tę część społeczeństwa, która jeszcze tam mieszka, żeby dokonać takiej wolty, takiej drastycznej, potrzebnej niewątpliwie, ale no bardzo drastycznej, bardzo wymagającej od nich zmiany. I wówczas być może pojawi się jakaś ścieżka ku normalizacji stosunków tego państwa z Rosją. Ale no, przynajmniej póki co wydaje się to bardzo mało prawdopodobne i sądzę, że sprawa Medwiedczuka jest właśnie takim sygnałem. To znaczy, że my tego nie zrobimy. My będziemy władze w Kijowie użyją całego aparatu instytucjonalnego, który jeszcze mają do dyspozycji, wszystkich zasobów, żeby represjonować, a tych represji było już bardzo wiele i przeciwko dziennikarzom, i przeciwko politykom opozycyjnym, i przeciwko aktywistom, już nie będę przypominał 2014 roku i spalenia żywcem ludzi w domu związkowym w Odessie. O tym też na pewno przy okazji którejś rocznicy wygłoszę stosowny komentarz. Natomiast ta próba zagrania na nosie, znaczy próba, no, to właśnie próba, ten pomysł, żeby zagrać Putinowi na nosie poprzez podjęcie działań prokuratorskich, a za chwilę sądowych, wobec jego osobistego przyjaciela, gdzieś nawet trafiłem chyba na Prawda.ru, trafiłem na taką informację, niestety sobie jej nie wydrukowałem, ale trafiłem na taką informację, z której wynika, że Putin jest ojcem chrzestnym któregoś z dzieci Medwiedczuka, co w ogóle w prawosławnej kulturze jest o wiele bardziej jeszcze wiążące i podkreślające zażyłość pomiędzy rodzinami, osobami, niż w znanej tutejszym obywatelkom i obywatelom dominującej kulturze katolickiej. Więc ten ruch według mnie dowodzi tego, przynajmniej na razie, że ukraińska klasa polityczna, ta,
która, tak jak powiedziałem, dominuje w momencie, której profil można bez żadnej demagogii ani przesady określić jako skrajnie ekstremistycznie prawicowy, jest gotowa wejść na ścieżkę samozniszczenia w imię demonstrowania swoich jakichś takich tożsamościowych wątków. I osobiście uważam to za szalenie niebezpieczne dla wszystkich stron zaangażowanych w ten konflikt, ale oczywiście najbardziej odbije się to na mieszkających na Ukrainie. I na sam koniec raz jeszcze chcę podkreślić, że jestem oburzony i uważam za absolutny skandal, że żadna organizacja, żaden aktywista, żaden rząd i żadne poważne, to źle powiedziałem, po prostu duże medium nie zająknęło się krytycznie na temat tego postępowania wdrożonego przez ukraiński rząd, ukraińską prokuraturę, gdzie oskarżonym, a w przyszłości nieodległej podsądnym, będzie jeden z najważniejszych ukraińskich polityków, polityka, który jest szefem największego stronnictwa opozycyjnego w tym państwie. Lewica przy tym oczywiście również śpi, więc dobranoc, a państwu obywatelkom i obywatelom wszystkiego dobrego. Bądźcie zdrowi, walczcie dalej i miejmy nadzieję. Pozdrawiam.